Hej, hej, kochani! Witajcie na kanale megadyskont.pl. A dzisiaj spójrzcie, mam dla Was pyszne czekoladowe niespodzianki, ale spójrzcie, kto na nich jest tutaj wymalowany. Jest to oczywiście Strażak Sam, także jeśli lubicie Strażaka Sama, zostawiajcie kciuki w górę. I uwaga, może właściwie każdy, kto ogląda odcinek, niech napisze też niespodzianka w komentarzu, a my zaglądamy do tych czekoladowych niespodzianek. Zobaczymy, na co to nam się uda trafić. Czyli mniej więcej tak się prezentują te niespodzianki, które są w czekoladowych jajkach. I zobaczcie, mamy tu jakieś odznaki, mamy tu dwustrażetki, jest oczywiście Sam. Są też, patrzcie, trzy gumki do mazania, na które możemy trafić. Także, no zobaczymy. I żeby nie przedłużać, to co? Zaczynamy otwieranie. Dobra, to uwaga, otwieramy. Zobaczmy, jak się w ogóle prezentują te niespodzianki. Patrzcie na to. To tak dla jasności, to nie są Kinder niespodzianki, tylko są po prostu takie czekoladowe jajka z niespodziankami. Tu mamy już wizerunek naszego strażaka Sama. Dobra, wyciągam pozostałe jajka. Słuchajcie, tu jest drugie, trzecie i jeszcze ostatnie. No właśnie, oj, patrzcie, tu trafiłam na jakieś zgniecione, no ale trudno. Myślę, że niespodzianki to raczej nie zepsuło, więc może chyba od tego zgniecionego sobie zaczniemy. To tak jak Wam mówiłam, zaczynamy od tego takiego trochę zgniecionego jajka. Dobra, zobaczmy sobie, co tu w nim jest. O rety, patrzcie, nawet nie muszę otwierać. Naprawdę, cały tak mi się troszeczkę zgniotło się, słuchajcie. O, tak się, w sumie ta niespodzianka tak się wykluła już ze środka. Dobra, zobaczmy, co to będzie. To spójrzcie, też mamy takie białe w ogóle te opakowania. Chyba mamy gumkę do mazania, jeśli dobrze widzę. Tak jest, gumka do mazania, fajnie, no dobra, no to otwieramy. No to kochani, przecinamy. Dobra, wyjmijmy sobie tą gumkę z opakowania, zobaczcie, oho, mamy tutaj Elvisa i taka typowa, słuchajcie, gumka do mazania, do szkoły. Jak lubicie w ogóle bohaterów ze Strażaka Sama, to możecie sobie rzeczywiście pozbierać te gumki do mazania, później je nosić ze sobą w zbiórniku. No także myślę, że jeśli chodzi o zabawki, to taka całkiem akurat przydatna rzecz się trafiła. Tutaj jeszcze mam taką małą ulotkę. No wiecie, to nie jest to samo co w Kinder niespodziance, że ta ulotka jest jakaś super wielka. Tu mamy taką malutką, mamy pokazane te same zresztą figurki, te same niespodzianki, na które możemy trafić. No to co, otwieramy kolejne jajko, sprawdzamy, co tam będzie. Dobra, moi drodzy, otwieramy następne. Powiem Wam, że ja jestem ciekawa, czy mi się uda trafić na figurkę sama. Chciałabym. Zobaczmy. O, tutaj całe jajko, słuchajcie, w ogóle nie pęknięte, ekstra. Dobra, uwaga, sprawdzamy, co to będzie. Gumka do mazania, serio, znowu? A ja chciałam mieć figurkę sama. No nie, powtórka na początku już mi się trafiła. Słuchajcie, to jest dziwne, że w tym samym czteropaku z niespodziankami mam dwie takie same niespodzianki. To jest trochę przykre, bo w sumie liczyłam na to, że będzie coś innego. No wiecie, ja rozumiem, jakby to się powtórzyło w innym czteropaku. No ale w tym samym, no kto by się spodziewał, nie? No patrzcie na to, jest to samo. Dobra, to zobaczcie, tutaj mam kolejne dwie niespodzianki ze Strażakiem Samem, ale powiem Wam, że po tych niespodziankach przed chwilą to się trochę podłamałam, że to będzie znowu to samo. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś taka, nie wiem, paczka z bliźniakami czy coś, że trafią wiecznie na to samo. Zobaczmy, tu też mamy przynajmniej całe jajko niezgniecione. No, trochę się łamie ta czekolada, ale sobie ją weźmy tam na bok. Dobra, uwaga. Znowu gumka do mazania. Słuchajcie, o co chodzi? Ja nie rozumiem. O co chodzi? Czemu są ciągle gumki do mazania? Ale tym razem, bardzo proszę, jest inny wizerunek, czyli nie jest to powtórka. Okej, okay, no to słuchajcie, ja tutaj myślałam, że trafi się figurka, wow, wiecie, Strażak Sam czy coś, nie? A to są cały czas te same, no dobra, nie te same, ale cały czas gumki do mazania, także mam już cały komplet, jakby komuś brakowało, to się odzywajcie. Dobra, zobaczcie, tak się prezentuje ten nowy wizerunek, czyli mamy naszych bohaterów w wozie strażackim. O, po drugiej stronie nie ma obrazka, jest tylko z jednej strony. To uwaga, ostatnia niespodzianka, nie? I oby tutaj było coś fajnego, a nie znowu gumka do mazania, bo to byłoby już dziwne, naprawdę. Nie wiem, może ja na taki pechowy po prostu czteropak trafiłam czy coś? Już teraz nie rozumiem, czemu trafiam ciągle na gumki do mazania, dobra.
Uwaga, uwaga. Nie! Po prostu nie wierzę. Nie wierzę. Czwarta gumka do maza. Nie! Kochani, patrzcie na to. Patrzcie na to. Trzeci Elvis. Nie, po prostu nie wierzę. Naprawdę. To była chyba, to był chyba najgorszy czteropak, jaki otworzyłam. Są trzy powtórki. Patrzcie na to, nie? Trzy powtórki. Bardzo proszę. Trzy razy Elvis plus raz. Jedna, słuchajcie, inna gumka do mazania, nie? No nie wierzę, żeby w jednym czteropaku trzy powtórki były. To jest chyba pech wszechczasów. No to kochani, słuchajcie, sami widzieliście, to trzeba mieć po prostu ekstra pecha, żeby trafić trzy razy na tą samą rzecz w jednym czteropaku. Co prawda, wiecie co, ja wam teraz powiem, my tu nie mamy nigdzie napisane w sumie, że wiecie, mamy jakieś dwie gwarantowane figurki, czy coś, tu są same figurki ze strażakiem samym, figurki, nawet nie figurki, ja mam cztery gumki do mazania na przykład. Także no szkoda, bo ja się spodziewałam, że ja wiecie, trafię na cztery inne rzeczy, a nie, że mam trzy razy to samo, o rety, uciekła mi ta jedna gumka, trzy razy to samo i jedną mam inną, także trochę to jest takie, wiecie, słabe. No ale dobra, zobaczmy, czy tutaj mi dopisze szczęście, oby to była jakaś figurka, albo chociaż odznaka, cokolwiek innego, tylko nie gumka do mazania. To lecimy z drugim opakowaniem. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby tutaj było coś fajnego, nie? Naprawdę. Oj, dobra. Wyciągamy, słuchajcie, od razu wszystkie, co tu trzy? Już myślałam, że mam trzy jajka tylko w środku. Tu też jedno jakieś zgniecione. Oj, to chyba zacznę od tego właśnie. Zobaczymy, co tam się kryje, naprawdę, słuchajcie, sprawdźmy, bo to nigdy nie wiadomo, także zobaczmy. Och, może będzie odznaka, może będzie odznaka, słuchajcie, jest jakaś szansa, zaraz się okaże. Dobra, tu mi trochę to jajko pękło. O, takie coś to lekkie, o, może być odznaka, uwaga. Odznaka, kochani, mam rację, nie no, szok po prostu, jestem w szoku, trafiłam na odznakę. To uwaga, otwieramy. Słuchajcie, ale mega, pierwsza odznaka, nie? Wreszcie coś innego mi się trafiło, po prostu wow, jestem w szoku, super, mamy wreszcie odznakę. No naprawdę, zobaczymy, co będzie dalej z kolejnymi niespodziankami, bo zapowiada się nieźle, przynajmniej przez to pierwsze pęknięte jajko. Spójrzcie na tą różnicę, no zobaczcie. Cztery gumki do mazania, oho, ustawię je nawet, słuchajcie, obok. Cztery gumki do mazania i jedna odznaka, wow. Dobra, to teraz następne jajko z niespodzianką. Och, zobaczmy, co tym razem nas spotka, bo wiecie, może być tak, że będą trzy odznaki. Dobra, zobaczymy, co tu jest. O nie, słuchajcie, tu może być figurka, tu może być całkiem nieźle, uwaga. Co to będzie? Rety, rzeczywiście chyba trafiłam wreszcie coś fajnego. Nie jest to odznaka, ani gumka do mazania. Wow, no słuchajcie, to taka łódź mi się trafiła, no czadowo. Dobra, tu chyba mam naklejki. Tak jest, o wow, no normalnie, naprawdę, jestem w szoku, patrzcie. Jeszcze naklejki są do tej łodzi, mamy to z tyłu w ogóle pokazane, jak możemy je przykleić, także no super, super. To już będzie tutaj trzecie jajko, także no wiecie co, powiem wam, że w tym czteropaku może być naprawdę całkiem ciekawie, bo słuchajcie, mam odznakę, jest gumka do mazania, także zobaczmy, co będzie w kolejnym. Uwaga, słuchajcie, tu też może być ciekawie, może to będzie figurka, bo tak wiecie co, tak coś głośno, tak wiecie, grzechocze. Dobra, zobaczmy i... O nie, no nie wierzę, słuchajcie, tu jakiś fajny mi się czteropak trafił, patrzcie na to, to jest chyba taka motorówka, jeżeli ja dobrze widzę, tak jest, patrzcie, naklejki znowu, ale czad, naprawdę, w tym czteropaku są fajne rzeczy, zobaczcie, mam już dwa pojazdy, mam odznakę, tu jeszcze naklejki do nich są, no super, nie to, co było w poprzednim, poprzednie to była, słuchajcie, jakaś pomyłka. Już ostatnią czekoladową niespodziankę. Powiem, już wam zresztą wcześniej mówiłam, że ten czteropak, co teraz mam, to jest naprawdę fajny, bo mam tu ciągle coś nowego, żadnej powtórki, także póki co jest nieźle. Zobaczmy, co będzie w ostatniej niespodziance. Tu chyba też mam... też coś grzechocze. Może wreszcie figurka strażaka sama. Może się doczekam, słuchajcie. Dobra, uwaga.
No nie! Nie, a już pochwaliłam ten czteropak, no spójrzcie na to. Mam drugi raz motorówkę, drugi raz to samo mam. Szkoda, a ja liczyłam na to, że trafię na strażaka sama, a tu patrzcie, ja mam znowu motorówkę, znowu naklejki, czyli dokładnie to, co miałam przed chwilą, a już tak fajnie było w tym zestawie, no popatrzcie, o, miałam takie fajne rzeczy, mogła być tutaj figurka, naprawdę, wtedy byłoby już idealnie. To spójrzcie, moi drodzy, tak się prezentują wszystkie niespodzianki, które znalazłam w tych czekoladowych jajkach ze strażakiem samym. Tu są te pierwsze cztery zabawki, czyli tu trafiłam na aż cztery gumki do mazania, z czego trzy to są powtórki. To uważam, że to było, słuchajcie, takie niefajne, bo ja się spodziewałam, że w każdym będzie coś innego, a wiecie, trafić na trzy powtórki myślę, że nikt by nie chciał. Tutaj, w tym drugim czteropaku było już trochę lepiej, tylko dwie powtórki, ale i tak, słuchajcie, no nie wiem, za dużo, bo jednak jak się kupuje Kinder niespodziankę, to raczej w czteropaku się nie trafia na powtórkę, przynajmniej chyba jeszcze nigdy nie trafiłam, a tu niestety, zobaczcie, trochę tych powtórek się pojawiło. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, kochani, w komentarzach, co w ogóle myślicie o tych niespodziankach. Czy Wam się kiedyś też takie coś przytrafiło, że trafiliście, wiecie, trzy razy na to samo, albo dwa razy na to samo? No dobra, dwa razy to jeszcze myślę, że tak, ale trzy razy to myślę, że to już jest naprawdę, słuchajcie, coś nie halo wtedy z tymi niespodziankami. Także dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Zostawiajcie kciuki w górę, jak Wam się odcinek podobał. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!